zupełnie nie zdziadziałem jeszcze. Alzheimer w każdym razie nie daje silnie o sobie znać. Po rosyjsku ja ciągle jeszcze jednak rozumiem, tak? No z mówieniem zobaczymy, jak tam się będzie, no ale... Więc najpierw nosiłem się z tą myślą sam, potem porozmawiałem z najbliższym przyjacielem moim w zakonie, tak, współbratem, jest Tomek Golonka. No a potem poszedłem do prowincjała i powiedziałem, wiesz co, a może jednak ja. I prowincjał się bardzo ucieszył i w ogóle wszyscy się bardzo cieszyli. Ta radość moich braci z powodu mojego wyjazdu do Rosji była nawet podejrzana, prawdę powiedziawszy. Żeby chociaż jeden powiedział, zwariowałeś, zostań, gdzie będziesz jechał do Rosji. Nie, oni wszyscy mówili, że świetny pomysł, to w ogóle rewelacja, ty powinieneś koniecznie jechać do tego Petersburga. No więc sobie pomyślałem, no to już skoro tak wszyscy zgodni, to przyjadę. Ojciec Paweł Krupa przyjechał do Petersburga w 2019 roku. Nie na długo, tak myślał. Niedługo potem zaczęła się pandemia. Chwilę później ojciec został przełożonym domu Dominikanów. Wszystko potoczyło się zupełnie nie tak, jak planowałem, mówi. To często się zdarza w Petersburgu. Tutaj nic nie dzieje się zgodnie z planem. Można przyjechać na kilka dni, a zostać na wiele lat. Petersburg został założony w 1703 roku. Biblia, którą ojciec Paweł trzyma w rękach, jest prawie 100 lat starsza od niego. Katolicy w Petersburgu to oni byli od zawsze, kiedy ten Petersburg powstawał. Prawdopodobnie jak Piotr tu przyjechał i zaczął budować, no to się pewnie tutaj też pojawili katolicy, tak, bo wśród tych wszystkich ludzi, których on zaprosił do budowania miasta, no byli ludzie z zagranicy. Przecież to nie tylko Rosjanie budowali miasto, ale byli inżynierowie, byli architekci. To na wszystko się nadaje to miejsce, ale nie na miasto, tak, bo to i zalew, i błota, i zimy, i zimno. No, oczywiście, no ale on chciał mieć to swoje okno na świat i na morze, na północ. No i to okno otworzył tak w sposób dość niewiarygodny. I dlatego tutaj się pojawiają obcokrajowcy od samego początku, a wśród tych obcokrajowców oczywiście pojawiają się katolicy. Następczyni Piotra Wielkiego zgodziła się na budowę kościoła, ale to wszystko trwało dosyć długo, szukano miejsca, także realizacja tego projektu przypada na okres panowania Katarzyny II. I to jest w ogóle dosyć ciekawy, ona miała pomysł. To w ogóle była kobieta, którą no, w naszej polskiej historii my nie przepadamy za Katarzyną II. To z wiadomych względów, tak? Bo zawojowała nam olbrzymią część kraju, bo nas podbiła, bo posłała na nas feldmarszałka Suworowa, który dokonał rzezi Pragi i tak dalej, i tak dalej. No, bo nam króla najpierw uwiodła, a potem pozbawiła korony i uwięziła. No, mamy do niej wiele zastrzeżeń. Natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości, że była to władczyni inteligentna, miała dużo takiej sprawczej mocy. Ona naprawdę potrafiła przeprowadzić te swoje pomysły, na które wpadła. I co ona robi? Tutaj się otwiera perspektywa tego, co dzisiaj znamy Newskim Prospektem. Otwiera się taka, która będzie szła od Pałacu Zimowego aż do Ławry, tak? Aż do klasztoru, w którym w pewnym momencie spoczęły relikwie Aleksandra Newskiego. I to ma być taka wielka, długa promenada. Na niej jeszcze prawie nic nie stoi. Tak? Ona jest wytyczona, ale jeszcze tam się wszystko bardzo powoli buduje. I ona ma pomysł, żeby właśnie w tym miejscu wyznaczyć działkę, która będzie takim siedliskiem petersburskich katolików. Jesteśmy tutaj gdzieś w latach 60. XVIII wieku. Dlaczego powiedziałem, że ona miała ciekawy pomysł? Ponieważ nie byliśmy jedyni, którzy dostali tutaj działkę. Tak? Bo obok nas znajduje się również świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Zresztą często nas mylą i różne administracyjne rzeczy czasami nam przysyłają nawzajem. Jest parafia Ormian. Tak? Ormiańskiego kościoła prawosławnego. Zaraz za nami powstała parafia szwedzkich luteran. Na tyłach parafii szwedzkich luteran stoi
fiński, kościół luterański. Jeżeli pójść Newskim prospektem w kierunku Pałacu Zimowego, to za kilkaset metrów jest biblioteka, dzisiaj biblioteka miejska, i tam okazuje się, że w środku tych kamienic jest kościół. I to był kościół holenderskich protestantów. Tak? Jeżeli iść jeszcze trochę dalej, znowu się okazuje, że jest dzisiaj już nieużywany kościół niemieckich. Ach, zapomniałem o naszych sąsiadach, samych najbliższych, to tak człowiek patrzy. Tu zaraz obok jest kościół świętego Piotra, kościół znowu niemieckich luteran. Tak? Więc tworzy się w tym miejscu, na Newskim Prospekcie, tworzy się taka, ja bym powiedział, ekumeniczna dzielnica. W 1815 pierwsi dominikanie na Boże Narodzenie przyjechali do Petersburga, zamieszkali właśnie tutaj w tej takiej części klasztorno-parafialnej, założyli dom i w świętej Katarzynie służyli właściwie do rewolucji. Znaczy już pod koniec XIX wieku było ich, powiedziałbym, w takim największym okresie rozkwicie było braci gdzieś tak około 15. Tak? I to byli przede wszystkim bracia z pochodzenia Polacy, ale byli również Austriacy, byli Niemcy, byli Francuzi, byli Czesi, którzy tutaj... To była taka wspólnota dosyć międzynarodowa, no jakby z przewagą braci polskiego pochodzenia. No ale niestety klasztor dotykały również różne ukazy carskie, które zwłaszcza pojawiały się po powstaniach polskich, tak? I w 1830 roku, i w 1863. Ukazy carskie, które jakby zakazywały działalności zakonom katolickim w taki sposób, że na przykład albo zamykały wprost klasztory i braci gdzieś tam przeganiali, albo zakazywali przyjmować nowicjuszy, czyli liczyli, że wymrą. Prawda? Nie będziemy przyjmować nowych kandydatów. Kościół świętej Katarzyny został ostatecznie zamknięty dla kultu w roku 1938. Zamknięty, natomiast pamiątka, taka relikwia, którą ten kościół przechowywał, a mianowicie doczesne szczątki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który umarł w Petersburgu i został pochowany w kościele świętej Katarzyny, zostały wysłane do Polski. Z szacunkiem tego dokonano, otwarto kryptę, sprawdzono, co w krypcie się znajduje, zapakowano doczesne szczątki króla do metalowej trumny, dołożono również maleńką trumienkę, w którym znajdowało się serce króla Stanisława Leszczyńskiego, czy jakieś, no w każdym razie jakieś szczątki Stanisława Leszczyńskiego, też ofiarowane gdzieś, które przyjechały tu w ciągu historii. Wszystko zapakowano, wsadzono na pociąg i wywieziono do Polski. I w roku 1984, w dzień pogrzebu Andropowa, krótko panującego pierwszego sekretarza, ktoś podłożył ogień w kościele. Prawdopodobnie. Tak? I ponieważ w kościele stały drewniane rusztowania, więc spłonęło wszystko doszczętnie. To, co jeszcze się zachowało z wystroju, były rzeźby stiukowo-gipsowe, były organy, wszystko to wypaliło się jak w piecu. Nic z tego nie zostało, spadły tynki. Jakimś cudem nie zawalił się dach. Dach ostał się. No i ten kościół tak, no oczywiście pożar ugaszono, kościół zamknięto i on tak straszył w centrum Newskiego Prospektu, straszył ten zamknięty kościół. I w końcu lat 80, 89, 90 rosyjscy katolicy, którzy spotykali się, petersburscy katolicy, którzy spotykali, tam byli i Rosjanie, i Polacy, i kto tam się jeszcze uchował, którzy spotykali się u Matki Boskiej Lurdzkiej, tak, w jedynym kościele, który był otwarty, to był jeden z dwóch katolickich kościołów, jeden, drugi był w Moskwie, świętego Ludwika, oni zaczęli właściwie wbrew wszelkiej jakiejś logice i nadziei, no i zaczęli starania, a może by tę świętą Katarzynę oddać do użytku katolikom. Przecież nikt w to nie wierzył. Absolutnie jest niemożliwe. Jeszcze katedra Matki Boskiej Kazańskiej zamknięta, wszystkie inne kościoły pozamknięte. Dlaczego właściwie katolikom, jakiejś mniejszości takiej zupełnie, a w dodatku podejrzanej, przecież prześladowanej przez wiele lat.
No i zaczęły się takie starania administracyjne, a z drugiej strony zaczęła się modlitwa. Otóż ludzie, parafianie z Matki Boskiej Lurdzkiej przychodzili tutaj codziennie, stawali na schodach tego kościoła i mówili różaniec. Była taka grupka ludzi, którzy codziennie przychodzili, mówili różaniec. Najpierw co tydzień po mszy świętej niedzielnej przychodzi, a potem się zaczęło na częściej właśnie. Spotykali się, mówili różaniec. No i zupełnie nieoczekiwany sposób, nikt się nie spodziewał, te zabiegi, zarówno dyskretne zabiegi administracyjne, jak i ta modlitwa, dały swój owoc. I w 1992 roku przyszedł dokument oddający katolikom Kościół Świętej Katarzyny do dyspozycji. Znaleźliśmy się w atmosferze wojny, przy czym jesteśmy, oddziela nas od Europy, od Polski, od świata, oddziela nas ten front w Ukrainie. I z jednej strony absolutnie nikt w żaden sposób, i to zarówno oficjalnie, jak i tak prywatnie, nie dał mi odczuć, że nie wiem, jakiegoś braku sympatii albo podejrzenia, że co ja tu robię, Polak, tak, to są inni bracia, nas tu jest pięciu, jeden Rosjanin i czterech Polaków, tak? Więc czujemy się zupełnie, zupełnie bezpiecznie i czujemy się chciani, a jednocześnie oczywiście gdzieś tam na takiej niteczce wisi ten taki damoklesowy miecz, który oczywiście mamy świadomość, że w każdej chwili może się zmienić. I to powoduje, i to jest myślę taka główna trudność teraz dla nas, taka pewna, nie wiem, taka, nie wiem jak to powiedzieć, niepewność, taka efemeryczność trochę, że w każdej chwili może się to zmienić. Ale później się zastanawiamy, że właściwie, mój Boże, no w życiu ludzkim zawsze w każdej chwili się może coś zmienić, tak? Pojawi się sytuacja polityczna nie taka, pojawi się choroba, pojawi się... To właściwie, oczywiście nie jest lekko, ale co robić? Na pierwsze miejsce wysunęła się taka praca polegająca na zachowaniu braterstwa i pokoju między nami pomimo wszystko. I to jest trudne bardzo, tak? Bo to my jakby czujemy, że to się nie może odbywać za cenę prawdy, tak? Nie można po prostu zamknąć oczu i powiedzieć, nie wiem, to zajmujmy się ogródkiem, bo to jest fajne, a tam o tej wojnie to nie myślmy i w ogóle nie myślmy o tym. Więc z jednej strony jakby trzeba mieć oczy szeroko otwarte, a z drugiej strony w naszych kazaniach, w naszej pracy z ludźmi, spotkaniach cały czas pokazywać, że choćby nie wiem, co nas różniło, tak, to na takim najbardziej podstawowym poziomie to my jesteśmy braćmi. I to podwójnie braćmi. Nie tylko jako nie wiem, ludzie w ogóle, tak? Może nawet potrójnie. Nie tylko jako mieszkańcy tego miasta czy tego kraju, ale również jako chrześcijanie.